Chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę dwóch fascynujących osobowości, profesora Marka Abramowicza i profesora Michała Hellera. Nauka i wiara, wiara i nauka, jak one do siebie przystają albo nie przystają, jak się do siebie mają, czy jest miejsce dla dwóch osobnych nurtów w myśleniu, w duchowości, w dzisiejszym świecie nękanym przez zjawiska najtrudniejszego rodzaju, pandemię, wojny, kryzysy polityczno-społeczne. Wszystko to wiemy. Wiemy też o nowych technologiach, które się pojawiają i jaki będzie ostateczny, jakie będą ostateczne konsekwencje tego, co przed nami. Wszystko się wydaje nam niepewne. Ale ten dyskurs, ta konfrontacja nauki i wiary trwa od wielu, wielu wieków. Dziś może nawet istotniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego tak paląca jest ta rozmowa, którą przeprowadzą między sobą panowie Marek Abramowicz i Michał Heller, a rozmowę poprowadzi Katarzyna Kasia. Wydarzenie to realizujemy we współpracy z Wydawnictwem Literackim. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w ten piękny, słoneczny, cudowny, ciepły dzień. Mam wielką przyjemność poprowadzić rozmowę, która będzie o granicach między religią a nauką, a może o braku granic między tymi dwiema dyscyplinami. I od razu zaczyna się nasza rozmowa od cudu, czyli cudownego rozmnożenia partycypantów tej rozmowy, ponieważ oprócz księdza profesora Michała Hellera, profesora Marka Abramowicza, zaszczycił nas również pan profesor Ludwik Turko. Także mamy trójcę tutaj na scenie od razu na początek. Pan profesor Abramowicz udzieli, znaczy nie wiem, czy pan to powinien robić, czy się cuda wyjaśnia, czy nie, ale jeżeli pan chce, no proszę bardzo. Nie, może pan mówić. Wyjaśnię dlaczego. Poprosiłem mojego kolegę z Uniwersytetu Wrocławskiego, pana profesora Ludwika Turko, żeby wziął udział w tej rozmowie. A to dlatego, że zarówno Michał Heller, jak i ja jesteśmy bardzo jednorodni. Obaj jesteśmy fizykami i obaj jesteśmy rzymskimi katolikami. Pomyślałem sobie, że dla równowagi powinien być fizyk, który jest ateistą. I Ludwik Turko jest ateistą. Czyli podzieliliśmy się na dwie kanapy, bardzo tematycznie. Ja zacznę od kwestii związanej z bardzo ważną różnicą. To znaczy tutaj punktem wyjścia chciałabym uczynić słynną książkę Thomasa Kuhna Strukturę rewolucji naukowych, gdzie Kuhn dochodzi do wniosku, że zmiany w nauce zachodzą skokowo. To znaczy one się nie dokonują ewolucyjnie, dlatego że jakoś tam wiedza się gromadzi i łagodnie te zmiany następują, tylko następują skokowo na zasadzie zmieniania paradygmatów. Coś działało, po czym nagle przestajemy się tym zajmować z jakiegoś powodu, zaczynamy myśleć inaczej. Ale właśnie Kuhn, starając się bardzo mocno odróżnić myślenie naukowe od myślenia religijnego, mówi o paradygmatach, a nie o dogmatach. I to jest moje pierwsze pytanie do panów. Ono dotyczy tego, na ile te dwa porządki, porządek naukowego paradygmatu i religijnego dogmatu, da się ze sobą pogodzić. Pan profesor Heller, jeśli mogę poprosić. Ja może zacząłbym od tego, że książka Kuhna była reakcją na dominującą wówczas filozofię nauki,
jej takim głównym patronem można uznać Karla Poppera, do dziś się na niego wszyscy powołują. I w ogóle filozofia nauki, która była tworzona przez neopozytywistów z koła wiedeńskiego. Według nich rozwojem nauki rządzi logika. Wewnętrzna logika rozwoju teorii naukowych. Teoria Einsteina nie mogła być odkryta przed teorią Newtona, więc jest pewna wewnętrzna logika, która rządzi rozwojem nauki. Kuhn dość ostro zareagował na tą dominującą podówczas filozofię nauki, stwierdzając, że w nauce jest coś takiego podobnego do mody. Oczywiście ta moda jest bardziej ugruntowana w metodach naukowych, w wynikach naukowych, ale panuje pewien paradygmat, quasi-dogmat, na przykład paradygmat fizyki newtonowskiej, ale gromadzą się rozmaite trudności, kłopoty, antynomie i wreszcie trzeba ten dogmat, paradygmat zamienić na nowy. Przychodzi Einstein, przychodzi mechanika kwantowa, przyszedł inny paradygmat i te teorie przed rewolucją naukową i po są niewspółmierne, dlatego że, no, że czynniki społeczne, różne, psychologiczne, nawet ekonomiczne decydują o tym, co w danej chwili w nauce jest modne. Dzisiaj w filozofii nauki, myślę, panuje pod tym względem dosyć zgoda, że prawda jest gdzieś po środku. W filozofii nauki rozróżnia się tak zwany kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Kontekst odkrycia to jest to wszystko, co danemu autorowi, na przykład Einsteinowi, który tworzył swoją teorię względności, czy twórcom mechaniki kwantowej, wszystko, co im pomagało do odkrycia, to mogły być nawet irracjonalne jakieś czynniki. Teoretycznie mogłoby się nawet przyśnić jakiemuś uczonemu, o i takie zdarzenia były w historii nauki, że jakiś dobry model się przyśnił i potem się okazał trafny. Czyli w kontekście odkrycia właściwie nie działa logika, działa psychologia, działa socjologia i tak dalej. Natomiast jest kontekst uzasadnienia. Jednak w nauce teoria musi być uzasadniona. Z grubsza rzecz biorąc istnieją dwa filary uzasadnień. Pierwszy i najważniejszy to jest zgodność z doświadczeniem. Jeśli z teorii wynika jakaś przepowiednia, co można zmierzyć i jaki będzie wynik, i jeśli to się potwierdzi, no to teoria zyskuje pewien stopień uwiarygodnienia. Jeśli się nie potwierdzi, to się teorię powinno odrzucić. Drugim takim filarem, który jest odpowiedzialny za uznawanie teorii naukowej, teorii w fizyce, to jest oczywiście spójność matematyczna. Teoria musi być matematycznie spójna, nie zabierać jakichś luk, względnie jak najmniej. Tak z grubsza wygląda dzisiaj ta sytuacja pomiędzy paradygmatami w nauce. No ale relacja pomiędzy paradygmatami a dogmatami. Bo jeżeli poruszamy się w języku naukowym, to możemy mówić właśnie o paradygmatach. Natomiast dogmatyczność w myśleniu naukowym nie jest zbyt dobrą drogą, ponieważ może nas zamknąć na możliwość dokonania jakichś nowych, ważnych odkryć. Ja na to chętnie odpowiem. Bardzo proszę. Nawiązując również do tego, co Michale powiedziałeś o książce Kuhna i przykładzie, że teoria Einsteina musiała powstać po teorii Newtona. Otóż teoria Einsteina w ogóle nie musiała powstać. To ogólnie, że, szczególna, ja mówię o, przepraszam, o ogólnej. Szczególna teoria względności powinna być, jest tak łatwa, że powinna być wykładana w szkołach średnich. W każdej szkole średniej wszędzie na świecie powinna być wykładana szczególna. Ja mówię o teorii ogólnej, to jest piekielnie matematyczne. Ale nasze szkoły średnie są bardzo średnie.
Ja mówię, jak powinno być, Michale, a nie jak jest. Natomiast ogólna teoria względności jest piekielnie matematycznie trudna. Oczywiście nie jest wykładana ani w szkołach średnich, ani nawet na uniwersytetach. Na niektórych dobrych uniwersytetach jest prawdziwy kurs teorii ogólnej Einsteina, zwykle koniec trzeciego roku fizyki teoretycznej, początek czwartego roku. Dopiero wtedy studenci wiedzą tyle, że są w stanie zrozumieć, co Einstein nam powiedział. Otóż, co Einstein nam powiedział, to dlaczego ta teoria wniknęła do głowy Alberta Einsteina, nie ma moim zdaniem absolutnie nic wspólnego z żadną socjologią. To jest to spiritus flat ubi vult. Duch się pojawia, wie, kiedy chce. To, że Einsteinowi przyszło to do głowy, jest kompletnie, moim zdaniem, niewytłumaczalne w żaden sposób. Żaden Kuhn ani Popper tego nie wie. Einstein tego nie wiedział, dlaczego to wymyślił. I, pani Katarzyno, dla mnie to, że są tacy geniusze, niekoniecznie fizycy, muzycy, którzy nagle, nie wiadomo skąd, dokonują odkryć, piszą czarodziejski flet, czy robią równie niemądre z punktu widzenia takiego zwykłego życia rzeczy, jest sprawą, której nie rozumiemy zupełnie. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Dlaczego Einsteinowi akurat przyszła do głowy ta teoria, która teraz jest jednym z dwóch filarów całej naszej fizyki i wobec tego całej naszej wiedzy przyrodniczej o świecie. Moim zdaniem, i teraz od razu nawiążę do głównego tematu naszego spotkania, dzieje się tak dlatego, że niektórzy z nas, bardzo nieliczni, mają jakiś niewytłumaczony kontakt metafizyczny ze światem idei, że prawa fizyki istnieją, na przykład, czy czarodziejski flet. A prawa fizyki istnieją niezależnie od nas. Co byśmy nie robili, jakaby była socjologia czy inne rzeczy, to one i tak są już teraz. My o nich nie wiemy i niektórzy, tak jak Einstein, z niewiadomym sposobem dochodzą do tych idei, kontaktują się swoim umysłem i odkrywają właśnie takie wspaniałe rzeczy. No ale trzeba założyć, że jednak istnieje zasadnicza różnica pomiędzy intelektualnym dostępem do świata idei na kształt platońskich, czy wracając do Poppera, z trzecim światem właśnie, w którym istnieją między innymi niezależnie byty matematyczne, a porządkiem inspiracji, olśnienia, objawienia, bo można założyć, że inspiracje sobie szybują, ale one muszą wpaść w odpowiedni umysł, bo jeżeli ja na przykład, to sięgnę po przykład Paula Valeriego, który opisywał sytuację, w której przechadzał się promenadą nad rzeką i usłyszał w głowie cudowną symfonię i pomyślał sobie, cholera, taka piękna symfonia, ona się zmarnuje, bo ja nie umiem jej zapisać, nie umiem niczego z tą inspiracją zrobić. I co z tego, że ta ogólna teoria względności, że szczególna teoria względności gdzieś były, skoro nie trafiłyby do głowy Einsteina akurat. To tak, potrzebny jest Einstein, tylko ja mówię właśnie o czym innym, że te rzeczy, te byty, powiedzmy, nie rzeczy, tylko byty, istnieją naprawdę. Istnieją naprawdę niezależnie od nas. Nie każdy może do nich dotrzeć, a Einstein akurat dotrzeć. Proszę nie mówić szczególna. Szczególna to jest fraszka, igraszka, zabawka dla szana. Ogólna teoria względności Einsteina. Ja bym tylko, jeśli można, uzupełnił jedną rzecz. Mianowicie to prawda, że jest wielka tajemnica, jak się wpada na dobry pomysł twórczy i dający się sprawdzić, ale jest jeden warunek niezbędny, bez którego nie można wpaść na dobry pomysł. To znaczy, trzeba mieć dużą wiedzę tego, co dotychczas w tej dziedzinie zrobiono. Nie jest możliwe stworzenia jakiejś genialnej teorii od tak prosto z ulicy, bez żadnego przygotowania. Jest dużo takich ludzi, którzy próbują, tak?
Ale to jest beznadziejne. Od razu się wtrącę i powiem silnie, że to powiedziałeś, bo to jest postmodernizm. Każdy ma rację. A ktoś tutaj nawet powiedział, prawda leży po środku. Prawda nie leży po żadnym pośrodku. Prawda jest albo taka, albo taka. Prawda, o prawdzie wiadomo, że leży tam gdzieś, ale cudowne rozmnożenie dyskutantów każe mi poprosić pana profesora Ludwika Turka o głos, o relacji właśnie między paradygmatem a dogmatem. Dziękuję bardzo. Ja jako fizyk mocno zaangażowany również w działalność doświadczalną będę unikał skomplikowanych słów i związków, a może zacznę jako taka reklama, dlaczego warto zajmować się socjologią. I nie będę przywoływał Popperów, teoretyków, ale przywołam wiersz naszej noblistki, tym razem Wisławy Szymborskiej. Z jej wiersza Nieuwaga, dwie zwrotki tylko. Wiersz zaczyna od tego. Nie sprawowałam się wczoraj w kosmosie. Przeżyłam całą dobę, nie pytając o nic, nie dziwiąc się niczemu. I to jest pierwszy element niezbędny dla nauki. Zadziwienie. Potrzeba zadziwienia. A ostatnia zwrotka to brzmi następująco. Kosmiczny savoir-vivre, choć milczy na nasz temat, to jednak czegoś od nas się domaga. Kilka uwag, kilku zdań z Pascala i zdumionego udziału w tej grze o regułach nieznanych. I w tym jest cała kwintesencja. I pod tym względem powiedział, że mój przyjaciel Marek Abramowicz, z którym miałem okazję bardzo ostro i bezwzględnie publicznie polemizować na temat jego jego publikacji dotyczących właśnie relacji fizyki z religią i tak dalej, i tak dalej. Powiem, że on doskonale spełnia te oba tutaj wymogi, bo jednocześnie w jednym ma swoją taką odżywszą i czasami dziecinną ciekawość świata i w pełni spełnia tego regułę kosmicznego savoir-vivre, o którym właśnie pisała Wisława Szymborska. Ja przeczytałem jego świeżo wydaną książkę, to jest to chyba, tak? Czy on tak, tutaj tak, to jest to. Wygląda prawie jak Bóg Ojciec z Kaplicy Sykstyńskiej. I to jest książka, choć pisana, bo on mi tak zapowiedział, że wiesz, napisałem tutaj i tutaj zobacz i tutaj będziemy polemizować. Ja tutaj nie mam nic do polemizowania, bo to jest książka o życiu. To jest właściwie jak człowiek o świeżym i ciekawym umyśle i zainteresowania światem i ludźmi widzi ten świat i ludzi. Fizyka nie. Jest tutaj marginesem. To tak, to tyle tak. Przepraszam. Książka. Jeszcze jedno. Muszę to powiedzieć. Książka. Jakaś pani zapytała mnie, o czym jest ta książka? Ja powiedziałam, metafizyka, mechanika kwantowa i romanse mojej żony. No tak. A w tyle jeszcze są twoje, ale to już inna sprawa, w domyśle. Natomiast jeżeli tutaj już żeby było, że profesorem jestem, a nic o nauce, to bym powiedział, że i nauce, i tu zostałem przedstawiony jako, że tak powiem, ze stempelkiem Mateusza, to ja tak, znowu mówiąc o związkach między nauką a religią, to ja bym powiedział, że do obu tych dziedzin to pasuje takie powiedzenie, które dotyczy alkoholu. Alkohol używany rozsądnie nie szkodzi nawet w największych ilościach. I to dotyczy zarówno religii, jak i alkoholu, ale o tym później. Dziękuję bardzo. Można.
pan profesor Ludwik Turko tutaj sięgnął do kwestii związanych z, no właśnie, zastosowaniem i rozsądnymi ilościami. Ja, myśląc o temacie tego naszego dzisiejszego spotkania, myślałam sobie o tym, po co, czy czemu miałoby służyć łączenie tych dwóch porządków, porządku wiary i porządku nauki, porządków, które, za których rozdzielenie Tomasz z Akwinu, święty Tomasz z Akwinu, był tak uhonorowany i dzięki któremu to rozdzieleniu udało mu się tak wytłumaczyć Arystotelesa, żeby był akceptowalny dla Kościoła katolickiego. Może nie ma co tych dwóch rzeczy łączyć, może to są dwie rzeczy odrębne, może jak ktoś potrzebuje porządku religijnego, to powinien go odłączyć od porządku tego, co racjonalne. To jest pytanie oczywiście do księdza profesora. Dobrze, zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze jednak wrócę do poprzedniego, bo wymigaliśmy się i nie powiedzieliśmy nic na temat różnicy między paradygmatem i dogmatem, a potem w naturalny sposób... Postanowiłam się z tym jakoś pogodzić, ale bardzo dziękuję. Słowo dogmat w języku potocznym to bardzo często jest używane i znaczy mniej więcej tyle, co przyjmowanie czegoś na wiarę. Natomiast w języku teologicznym, technicznie w teologii jako dyscyplinie, dogmat definiuje się, tego chyba mało kto wie, a powinien wiedzieć, mianowicie jako taką prawdę religijną, która została przez Kościół formalnie jako dogmat ogłoszona. I z tego punktu widzenia dogmatów w Kościele jest bardzo mało. Dlatego, że nawet bardzo podstawowe dogmaty prawdy wiary nie były kwestionowane w Kościele, nie wymagały definicji. Jakby się chciało policzyć dogmaty, to nie wiem, czy by było ich na pewno mniej niż 10. No ale jest na przykład dogmat o nieomylności papieża. To jest, bo to było ogłoszone formalnie na Soborze Watykańskim I. Ale na przykład prawda o Trójcy Świętej chyba nigdy nie była. Bo w historii było tak, że jeżeli jakaś prawda była kwestionowana przez kogoś, to wtedy Kościół czuł się w obowiązku wyjaśnić i zdefiniować to. I na przykład próbowałem znaleźć wśród orzeczeń Kościoła, bo są takie specjalne wydawnictwa, które zawierają je wszystkie, w internecie też, czy gdzieś została ogłoszona prawda o stworzeniu świata. I nie znalazłem. Prawda o stworzeniu świata nie została ogłoszona, natomiast w starożytności, w II, III wieku, były sekty manichejskie, które kwestionowały dobroć stworzenia, że materia jest zła. I Kościół rzeczywiście najpierw na synodach, potem na soborach zdefiniował, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. Że stworzenie jest dobre. I to jest dogmatem, a to, że stworzył, nie jest. To ja tylko wyjaśniam różnicę techniczną między słowem dogmat i nie dogmat. Oczywiście, gdy my mówimy o porównanie dogmatów wiary i paradygmatów nauki, to nam chodzi o dogmat w takim szerszym znaczeniu, że przyjmowanie czegoś bez uzasadnienia, bo w teologii też są uzasadnienia, tylko innego rodzaju. W nauce to jest doświadczenie i spójność matematyczna. W teologii zasadniczo, jeśli się chce przeprowadzić jakiś dowód, to trzeba wykazać, że dane twierdzenie znajduje się w źródłach objawienia. To znaczy albo w tradycji, albo w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym to jest odwołanie się do egzegezy, która jest solidną nauką i bazującą na archeologii, znajomości języków starych i tak dalej, albo tradycja to jest historia rozwoju doktryn. Więc to jest zupełnie co innego. To tak po prostu dla wyjaśnienia. Ale teraz możemy... Proszę przypomnieć teraz pytanie, bo... wrócimy do pytania o to, to jest wszystko bardzo spójne. Do pytania czy trzeba o to, łączyć, czy nie trzeba łączyć? Te dwa porządki ze sobą, czy to jest potrzebne do czegokolwiek, czy one by nie mogły istnieć oddzielone? I na początku było tak, że teologia była złączona z filozofią. W starożytnej Grecji słowo teologia było rozumiane jako taki najważniejszy dział filozofii właściwie.
I tak było właśnie mniej więcej do XIII wieku, że te dwa wyrażenia, teologia i filozofia, były używane zamiennie. Natomiast właśnie, jak pani wspomniała, przypisuje się tę zasługę świętemu Tomaszowi z Akwinu, ale już wcześniejszy Albert Wielki tak samo rozróżnił między filozofią, która operuje tylko tym argumentami rozumowymi, nie odwołuje się do objawienia, a teologią to jest właśnie to jest ta dziedzina, która, dla której argumentacja polega na odwołaniu się do objawienia. I od tego czasu teologia i filozofia są rozdzielone, na przykład tak, że w curriculum vitae na studiach teologicznych najpierw się studiuje filozofię, a potem teologię, i to jest wyraźne rozróżnienie. I metodologicznie to jest moim zdaniem uzasadnione i poprawne, bo jak się zacznie mieszać porządki, no to wiadomo, że to jest źródło błędów logicznych i wyprowadza się wnioski niewłaściwe. Natomiast w życiu uczonego to sprawa wygląda trochę inaczej. Przede wszystkim bardzo często jest tak, że i fizyk, i człowiek wierzący to jest ta sama osoba i nie można doprowadzać do jakiejś schizofrenii, żeby taka półeczka była tutaj teologiczna, tam religijna, tylko jednak to jakoś symbiozuje ze sobą. I to jest ciekawe jak. U różnych ludzi różnie. U niektórych ludzi to prowadzi do konfliktu i wtedy nie są religijni, u innych nie. No i tu jest ogromne pole do dyskusji, którą właśnie prowadzimy. No bo święty Tomasz pisał o tym, że istnienie Boga jest czymś, co rozum może pojąć. Nie musi być uznane za dogmat, nie musi działać, mieć mocy dogmatu, ale można dowieść istnienia Boga i dlatego stworzył tych 5 dowodów na istnienie Boga, idąc też za świętym Anselmem. Ja się zawsze zastanawiałam nad tym, na ile, czy może panowie znają kogoś, kogo dowód przekonał do tego stopnia, ażeby uwierzyć? Taki dowód Platon na logiczny. Przykład. Nie było wtedy religii chrześcijańskiej, nie było objawienia, nie znał judaizmu, ale uznawał Boga. Zresztą nie tylko Platon, ale bardzo wielu filozofów greckich, chyba większość. I motywem były racje rozumowe. U Platona to było właśnie to słynne rozróżnienie na świat idei i świat ich materialnych cieni, ale był o tym bardzo głęboko przekonany i zresztą jego myśl zaważyła potem na rozwoju historii filozofii. Chyba trzeba zacząć od tego, od dwóch rzeczy. Po pierwsze, pytała pani Katarzyno, czy jest jakikolwiek sens, żeby łączyć te dwa porządki? Ja tak nigdy nie myślę, nigdy tak nie myślałem. To nie jest pytanie, czy jest sens łączyć te porządki, czy nie. Ale czy one naprawdę w naszym rzeczywistym świecie są zupełnie inne, czy też są tak splątane ze sobą, że ich nie sposób rozłączać. W tym sensie, żeby wyjaśnić dokładnie, co mam na myśli, że jeżeli nasza rzeczywistość jest nie tylko fizyczna, ale i metafizyczna, i że ta metafizyka może się w jakiś sposób objawiać w zjawiskach fizycznych, to fizyk, który od razu od początku mówi, ja się w ogóle nigdy nie będę zajmował metafizyką, bo te porządki trzeba rozłączyć, jest złym fizykiem, dlatego że nikt nie wie tego, jaka jest rzeczywistość. Jeżeli się zakłada, że jest taka albo taka, to znaczy równie niemądre byłoby powiedzenie, ja wiem na pewno, że jest transcendencja, istnieje Bóg i tak dalej. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Nikt nigdy nie udowodnił, że Bóg istnieje. Te 5 dowodów Tomasza, to on chyba to nazywał drogi nawet. Drogi, tak. Drogi. To były takie właśnie, że intelekt może pójść taką drogą i jakby intuicyjnie zrozumieć istnienie Boga. Ale dla niego to nie były dowody. Nie da się dowieść istnienia Boga. Kant, prawda, o tym bardzo mocno mówi. Nie da się. Ale w naszym
w dzisiejszym świecie prawie wszyscy myślą, że da się dowieść, że nie istnieje Bóg i na dodatek, że współczesna fizyka tego dowiodła. Jeżeli ktokolwiek z Państwa powie, nie, nikt tak nie myśli, to ja powiem, napisałem dwa artykuły dosyć niedawno w tym roku na początku w Gazecie Wyborczej, mówiąc właśnie o tym, że fizyka nie dowiodła, że nie ma Boga, dostałem ponad 3000 komentarzy. Co za dureń, kto mu dał doktora? Oczywiście, że fizyka dowiodła, że Boga nie ma. Tak prawie wszyscy myślą i to jest po prostu nieprawda. Nieprawdą jest, że racjonalnie można dowieść lub istnienia lub nie istnienia Boga, jak również nieprawdą jest to, że w jakikolwiek inny sposób dostępny ludziom, fizyka na przykład, dowiedliśmy, że Boga nie ma lub Boga nie, lub Bóg istnieje. I że to nie jest tylko problem światopoglądu, ja mówię, i problem jakby filozoficzny dotyczący jednostek. Dlatego, że nasz świat, o którym nikt nie wie, jaki jest, czy jest tylko materialny, czy jest metafizyczny, jest głębokim problemem fizyki. To jest problem, który należy do fizyki. Jeżeli fizyk mówi, nie ma żadnej metafizyki, jest po prostu złym fizykiem, moim zdaniem. No tak, tylko właśnie to pytanie o podstawę, o metafizykę, o to, co fizykę poprzedza, jest pytaniem, które też można zadawać na wiele sposobów. I niekoniecznie odpowiedzią musi być transcendencja, panie profesorze, pan profesor Ludwik Turko. No cóż, ja się całkowicie zgadzam z tym, co przed chwilą o związku pomiędzy pomiędzy fizyką a transcendencją, co powiedział profesor Abramowicz. No bo w tym jest cała rzecz. Używane rozsądnie nie szkodzą nawet w największych ilościach, ale w momencie, jeżeli się miesza te porządki, dochodzi do wielu nieporozumień, a często z jakichś takich fałszywych oczekiwań, że oto człowiek, który ma tytuł w naszej kulturze, w takim powszechnym, że oto człowiek, który ma tytuł profesorski, jest jakąś uniwersalną alfą i omegą, który wie wszystko. A w związku z tym profesor, który jest głęboko wierzącym, jest dowodem na istnienie Boga, albo z drugiej strony, jak ktoś woli, profesor, który nie jest wierzący, jest dowodem, że Boga nie ma. Nie. To są całkowicie odmienne porządki. Problem jest tylko wtedy, dla mnie, jeżeli ktoś by mieszał te porządki. Przykładowo, profesor Abramowicz zajmuje się kwestiami związanymi z samymi początkami wszechświata. Jak to było z Big Bangiem, jakie procesy były i tak dalej. Gdyby mu przyszło komuś do głowy, żeby mu postawić zarzut, zajmuje się Big Bangiem, to kwestionujesz tutaj samo stworzenie świata, o którym mowa w Księgach Świętych. No to jest bzdura całkowita. Ale też i w drugą stronę. Jeżeli jakikolwiek nawet profesor teologii, która jest nauką oczywiście, bo ma swoje metody, nie? powiedziałby, że nie, tutaj to twierdzenie fizyczne jest nieprawdziwe, ponieważ tutaj w Starym Testamencie jest napisane i tak dalej, również nieporozumienie. Ale musicie sobie Państwo zdawać sprawę, to znaczy przekazuję tą wiedzę, że w gruncie rzeczy przez całe stulecia, aż do czasów Keplera, do końca, prawie do końca XVII wieku, to nie istniała nauka w tym sensie, znaczy eksperymentalna, a nawet teoretyczna w tym sensie, jak my to rozumiemy. Zarówno na przykład Kopernik, czy jak i tam kilkadziesiąt lat później Kepler, to oni wywodzili, idea była taka, nie było aparatu matematycznego wtedy, w naszym sensie tego słowa, nic. Idea była taka, i to jest zadziwiające, że to trwało przez kilkanaście stuleci od starożytnych Greków, bo idea była taka. Wszystko, co Bóg stworzył, jest doskonałe, a więc stworzył niebo, gwiazdy i tak dalej. To jest doskonałe, to jest jedna rzecz. Jeżeli jest doskonałe, to w związku z tym tory planet muszą być figurami doskonałymi. O tym
jakie są figury doskonałe, mówi nam Platon. To jest coś niesamowitego. Idea figur platońskich, tych 12 doskonałych, to od Platona pochodzi. I teraz, ponieważ figury te, wiadomo było z obserwacji, że orbity planetarne bardziej przypominają elipsy, a na pewno nie są kołami, no to robiono różne kombinacje, że aha, tak jak Kopernik w swoim obrocie ciał niebieskich, żeby opisać tam orbitę Merkurego, powiedzmy, czy Wenus, to nieważne. To było tak, że to jest pięć doskonałych okręgów, jedną z figur platońskich, gdzie od czasu do czasu ta planeta przeskakuje i taka się robi wypadkowa elipsa. Więc to była inna, dopiero w XVIII wieku rozpoczęła się właściwie taka prawdziwa nauka. Słucham? Dobra. Jeśli można dorzucić do naszej poprzedniej dyskusji o dowodach. Ciekawą sprawą jest ewolucja pojęcia dowód. Ono przechodziło bardzo silną ewolucję. W starożytności to mówiono o dowodach takich metafizycznych. Dzisiaj byśmy to uważali trochę za intuicyjne. Co innego w matematyce. Tam dowody się, teoria dowodu się dość szybko ustaliła. W księgach Euklidesa, geometrii Euklidesa, on już stosuje pojęcie matematycznego dowodu i dowodzi, co trzeba. Ale z tym się wiąże coś, co też nie przesiąknęło do świadomości publicznej już dzisiaj, że każdy dowód matematyczny wymaga założeń. I w takiej porządnej metodzie matematycznej, aksjomatycznej, to te założenia na początku się wymienia i one są właściwie całkowicie dowolne. I z tych założeń dopiero ma wynikać cała reszta. To jest pojęcie dowodu matematycznego, początki Euklidesa, a naprawdę teoria dowodu okrzepła dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w pierwszej XX. Dzięki rozwojowi logiki i tak zwanych nauk metamatematycznych. Natomiast w fizyce, to już mówiliśmy dzisiaj o tym, w fizyce udowodnić coś, to znaczy porównać z doświadczeniem. I tu filozofowie nauki twierdzą i praktycy naukowcy to potwierdzają, żadnej teorii fizycznej nie można udowodnić do końca. Bo zawsze jest możliwość, że następne doświadczenie ją zakwestionuje, a zatem teorię się uprawdopodobnia każdym doświadczeniem potwierdzającym jej. Także z tym pojęciem dowodu to różnie bywa i trzeba to po prostu brać pod uwagę w takich dyskusjach jak nasza. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział. Chciałabym wrócić na chwilę do wierzącego w Boga Platona. Bo powiedział ksiądz profesor wcześniej o tym, że... Przepraszam, pani Katarzyno, czy ja mogę powiedzieć coś o epicyklach? Dlatego, że mój szanowny kolega, pan profesor Turko, powiedział coś o epicyklach. Ja bym chciał to troszeczkę rozszerzyć. Teraz będzie o epicyklach, krótko. Proszę państwa, mały dlatego przepis. Jesteśmy profesorzy, to jest belferska przypadłość. Nie możemy mówić rzeczy takich, które do publiczności niewinnej, która o tym nie wie, w taki sposób, że to może kogoś skonfundować. Epicykle to był doskonały pomysł Ptolemeusza. Absolutnie wspaniały. Moglibyśmy dzisiaj nawet, a mechanikę niebios, bo tak się nazywa ten dział fizyki klasycznej, który opisuje ruchy planet wokół Słońca, moglibyśmy dzisiaj opisywać epicyklami najdokładniej. Mogłyby te wszystkie lądowniki, NASA wszędzie lądować i tak dalej. Nie musielibyśmy w ogóle mówić o elipsach. To był matematyczny trik, który, tak jak profesor Turko mówił, się doskonale sprawdzał obserwacyjnie. To znaczy, teoria Ptolemeusza się sprawdzała na niebie. Można było przepowiadać zaćmienia Słońca i tak dalej. Nie ma niczego złego w epicyklach. Mówi się, on dodaje epicykle. No i bardzo dobrze. To znaczy, że zna analizę Fouriera. Po prostu. Pierwsza rzecz. A druga, głębsza, jest taka. A to zdziwienie, które powinno cechować każdego fizyka.
Czy to nie jest zadziwiające, że Ptolemeusz mógł odkryć te epicykle, a potem Kepler odkryć, że orbita Marsa jest elipsą, doskonałą elipsą? Marsa. Kepler się zajmował Marsem. Elipsą. To jest pierwsze prawo Keplera. Otóż, gdybyśmy, my ludzie, żyli w innym niż nasz Układzie Słonecznym, w którym nasza macierzysta gwiazda rotowałaby o wiele szybciej niż Słońce, to wtedy potencjał grawitacyjny takiego centralnego ciała, który oczywiście dominuje grawitację w całym Układzie, nie byłby jak u Newtona 1 przez R, tylko byłby bardzo skomplikowaną funkcją dwóch zmiennych. Żadne epicykle, żadne keplerowskie orbity nie byłyby możliwe do odkrycia. Prawa Newtona nawet. To się stało dlatego, możliwy ten krok, zmiana paradygmatu, a nie z powodów socjologicznych, tylko z tego powodu, że Słońce bardzo powoli rotuje i potencjał grawitacyjny Słońca opisuje się GM przez R. Dla tych z Państwa, którzy się znają, wiedzą, że się minus przedtem, ale minus akurat tutaj nie ma nic do rzeczy. Gdyby Słońce szybko ratowało, byśmy tego wszystkiego nie odkryli, tej pięknej fizyki. Dla mnie to zdziwienie jest, dlaczego tak jest? Wcale tak nie musi być. Moglibyśmy żyć w innym Układzie Słonecznym. W układzie takim, w którym Słońce by szybko rotowało i tych praw Newtona, Keplera, a epicykli Ptolemeusza by nie było i byśmy byli bezradni tak naprawdę. Nie wiedzielibyśmy, co robić, bo fizyka by była potwornie skomplikowana i po lewej stronie trzeba było mieć 2000 różnych członów. Ale tak nie jest. Po lewej stronie mamy jeden, po prawej mamy jeden. Taką mamy fizykę. Jeżeli chodzi o opis ruchów ciał niebieskich w polu grawitacyjnym Słońca. Skąd się to wzięło? Przypadek? Einstein mówił, Bóg jest subtelny, ale niezłośliwy. Gdyby był złośliwy, to by umieścił nas w takim układzie z szybko, żadnej fizyki byśmy nie mieli. To nie jest żart, ja tak naprawdę myślę. Dla rozrywki może powiem taką anegdotę z własnego życia. Otóż zawsze chętnie cytowałem to powiedzenie Einsteina, Bóg jest wyrafinowany, nie jest złośliwy, ale wyrafinowany. I jak wszyscy wiedzą, w pokoju, w którym Einstein prowadził seminaria w Princeton, na kominku wykute jest napis właśnie Bóg nie jest złośliwy, tylko wyrafinowany. I jak ja byłem pierwszy raz w Princeton, to koniecznie chciałem zobaczyć ten kominek. I moim gospodarzem był profesor Paczyński, znany zresztą. I on był skonfundowany, mówi, nie wiem, że tu takie coś jest historycznie ważne, ale poszukamy. I zaczął pytać wszystkich matematyków, fizyków i tak dalej. Nikt nie wiedział, gdzie to jest. No ja musiałem wyjechać z Princeton i nie zobaczyłem tego napisu. Po jakimś czasie profesor Paczyński mi napisał list i przysłał fotografię tego kominka z tym napisem. Mówi, jest na drugim piętrze w budynku matematyki. Ale nikt o tym jakoś nie myśli i nie podtrzymuje tej tradycji. Więc rzeczywiście to przekonanie jest ważne. I tutaj są dwa zdziwienia de facto. Dlaczego świat da się opisać matematycznie? Mogłoby być tak, żeby się nie dało. A drugie, dlaczego się go daje opisywać stosunkowo prostą matematyką? Gdyby była bardziej zawiła, pewnie byśmy jej do dziś nie odkryli. No i wystarczyłoby właśnie jakiś trik ze Słońcem, żebyśmy do dziś fizyki nie mieli. Ale czy to by nie było tak, że opisalibyśmy go po prostu inaczej? Wracam do Boga tak, jako... Tak, opisywalibyśmy to jak Arystoteles. Na przykład. Przez pomocy tego, co widzą nasze zmysły, co jest kompletnie fałszywe. Ale prawdziwej filozofii fizyki byśmy nie stworzyli. No właśnie, ale pytanie o Arystotelesa, o Platona, o te wszystkie wcześniejsze myśli przedchrześcijańskie. Panowie o tym mówili już trochę.
To jest pytanie, które mnie szczerze mówiąc nurtuje, bo nawet jeśli założymy, że jest logos, jest rozum, jest to, co jest siła, którą możemy nazwać Bogiem, to gdzie się dokonuje to przejście ku Bogu chrześcijan? Dlaczego nie możemy tej siły opisywać właśnie poza dogmatami instytucjonalnych form religijności? To jest do ciebie pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie dotyczące historii. I na ten temat historycy bardzo dużo powiedzieli. Nasza dzisiejsza teologia chrześcijańska jest wynikiem syntezy dwóch rzeczy. To znaczy religii starotestamentalnej i filozofii greckiej. Chrześcijaństwo powstało jako rodzaj sekty w ramach religii żydowskiej. I szybko się rozprzestrzeniło na Cesarstwo Rzymskie, ale wtedy filozofią człowieka wykształconego, niekoniecznie filozofia, była filozofia grecka. Oni myśleli po grecku, Rzymianie, i ci intelektualiści pierwsi chrześcijańscy też myśleli po grecku i wkładali w greckie pojęcia chrześcijańskie idee i stąd powstał nasz katechizm. Nasza teologia jest syntezą tych dwóch rzeczy. Na przykład pojęcie duszy, które dla nas jest czymś takim no, fundamentalnie związanym z religią. W Starym Testamencie w zasadzie nie ma pojęcia duszy. Jest ruach Jahwe, to znaczy tchnienie Boga. Coś trochę innego. Natomiast pojęcie psyche, dusza, to jest pojęcie greckie, wzięte od filozofów greckich. Pierwsze sobory chrześcijańskie w Nicei, w Konstantynopolu, gdzie się konsolidowała ta dogmatyka, w cudzysłowie chrześcijańska, to one właśnie zmagały się z tym problemem, jak prawdy chrześcijańskie wtłoczyć w kategorię filozofii greckiej. I dzisiaj to się nie da odłączyć jedno do drugiego. Ale zawsze się zastanawiam, panie profesorze, co by było, gdyby te pisma Arystotelesa nie zginęły na 1000 lat. Jak to wszystko by się potoczyło? Bo to jednak ta filozofia grecka jest przede wszystkim naznaczona przez myślenie platońskie, które bardzo mocno zresztą pobrzmiewało zarówno w tym, co pan mówił, jak i w tym, co mówił profesor Abramowicz. Czy ja mam dalej? Tak. No więc w starożytności Arystoteles konkurował z Platonem. Jak wiadomo, Arystoteles był uczniem Platona. Nie został przewodniczącym Akademii Platońskiej, co bardzo go dotknęło i miał trochę inne poglądy. Nie z tego powodu, ale między innymi także z tego powodu. O ile Platon właśnie widział źródło niezmienności, źródło nauki w odwiecznych ideach, o tyle Arystoteles wywodził abstrakcyjne idee z świata materii. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie jest takie proste i to trochę inaczej wyglądało wówczas, bo samo pojęcie materii było inaczej rozumiane niż dzisiaj. Z tym, że już w starożytności Platon niejako zwyciężył. To znaczy Arystoteles był trochę bardziej w cieniu. Być może dlatego, że Platon miał swoich następców, zwłaszcza w postaci neoplatonizmu. Plotyn i jego następcy rozpowszechnili platonizm w uproszczonej wersji neoplatonizmu, która bardzo się przyjęła. Mimo że Arystoteles był jeszcze znany i też no, był też wykładany i znany przez specjalistów. Ale potem na przełomie starożytności i czasów średniowiecznych, wtedy, gdy nastąpiła inwazja ludów północnych, germańskich, zajęli Półwysep Apeniński i nastąpił wielki kryzys filozofii. Powiadają historycy, że po tej wielkiej wędrówce ludów, inwazji Wandalii i innych plemion północnych, nie przeżył
ani jeden człowiek, który był w stanie zrozumieć elementy Euklidesa. I przez parę wieków przepisywali pracowici mnisi elementy Euklidesa, nie rozumiejąc ich, tylko żeby zachować. I wiele innych dzieł tak samo. I w międzyczasie nie przedostał się na zachód żaden, znaczy znajomość pism Arystotelesa, a Platona tylko w ograniczonej ilości. Timajos i parę komentarzy, jeszcze kilka innych dialogów, a reszta też znikła. I dopiero w XIII wieku, gdy Arabowie zajęli Półwysep Apeniński, tam wojna się toczyła, ale handel trwał i właśnie tą drogą znajomość pism Arystotelesa w tłumaczeniu na arabski, bo u Arabów się to zachowało, przeszła na zachód. No i właśnie Tomasz z Akwinu zapoznał się z pismami Arystotelesa i w oparciu o nie zbudował swój system. To tak w ogromnym skrócie, jak to wyglądało. To jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej wciągających opowieści w historii filozofii. Oczywiście ja bym tutaj mogła dodać jeszcze bez żadnej złośliwości, że jak pisma Arystotelesa w XIII wieku wróciły, to pierwsza reakcja Kościoła katolickiego to było wydanie edyktów zakazujących studiowania tych tekstów. Dopiero potem powołano specjalną komisję, która przez podwodzą Wilhelma z Auxerre pracowała nad tymi tekstami przez kilkanaście lat, nie poradziła sobie z uzgodnieniem ich z dogmatami katolicyzmu i dopiero później święty Tomasz pojawił się dzięki Albertowi Wielkiemu, którego wykształcił na Uniwersytecie Paryskim. Ale chciałabym wrócić do tej kwestii jakby właśnie zinstytucjonalizowanej religii z jednej strony, a z drugiej strony do tego przekonania o tym, że rzeczywiście jakaś nieprzypadkowość, jakiś rozum w tym świecie jest. I to jest pytanie do pana, panie profesorze, pan profesor Abramowicz. Jak to, czy to musi być w instytucji? Marian Turski pytał państwa, czy żeście czytali to, czy żeście czytali to. To był tak świetny wykład, że ja zastosuję jego trik i zapytam, kto z was czytał Cycerona De Natura Deorum? Po polsku, o naturze bogów. Ja wiem, Olgo, że ty czytałaś. Po łacinie jest dostępny w internecie. Tak, jest dostępne po polsku w internecie. Po łacinie też. Oczywiście, ale po polsku jest o naturze bogów. Ja tę książkę, niedużą, przeczytałem wiele razy. Z ogromną taką radością wewnętrzną. Dlatego to przypomnę państwu, że ta książka o naturze bogów Cycerona, pisana około 100 lat przed Chrystusem, bo wtedy on żył, jest opowieścią o kilku dniach rozmów, jakie on prowadził ze swoimi przyjaciółmi, właśnie dokładnie na ten temat, na który rozmawiamy dzisiaj. O istnieniu Boga, czy bogów, o ateizmie, o wszystkich możliwych kombinacjach wiary, taki politeizm i tak dalej. I nawet takie spinozjańskie aluzje można się tam dopatrzyć, o których jeszcze nie wspomnieliśmy. I to jest rozdzielanie porządków, pani Katarzyno, ale u Spinozy tego się nie da. Oczywiście. A ta moja radość była taka, że to jest tak bardzo współczesne. Te wszystkie rozmowy, problemy, które miał Cyceron i jego uczeni, przyjaciele, to są nasze problemy. My o tym rozmawiamy w fałszywym zupełnie przeświadczeniu, że my jesteśmy tacy dzisiaj, tacy mądrzy, a Ptolemeusz i Epicykle, czy tam co Cycero pisał o naturze bogów, to są starocie, które nie warte. Ja tak nigdy nie mówię, ale teraz powiem. Dla mnie, a właściwie dla mojego dziadka, mój dziadek by powiedział, to jest bolszewickie myślenie. Świat zaczął się wczoraj. Wszystko, co było przedtem, jest nieważne. Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy nowy świat. Nie, świat się nie zaczął wczoraj. I na takie tematy ludzie mądrzy, szlachetni, rozmyślali zawsze. I zdziwienia teraz. To
Pierwsze, nie, świat się nie zaczął wczoraj, to nie są nasze problemy, bo mamy teraz mechanikę kwantową i możemy patrzeć, czy to jest paradygmat, czy dogmat. Ludzie zawsze, w innych słowach, ale dokładnie o tym rozmawiali i myśleli. I dla niektórych to były sprawy najważniejsze, bo tak naprawdę dla nas są najważniejsze. Pomyślcie Państwo o takim zdziwieniu. To jest moje zdziwienie osobiste. Matematyka. Różne są twierdzenia dotyczące liczb naturalnych. Na przykład, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych. Drugie twierdzenie, że... Udowodnił to Euklides. Udowodnił to Euklides, tak. Ale dodam do tego, że ten dowód Euklidesa mógłby wymyśleć dobry uczeń albo dobra uczennica, dodam, chociaż myślę, że uczeń to znaczy i uczennica, i uczeń. Dobry uczeń szkoły podstawowej mógłby wymyślić ten dowód Euklidesa. Euklides zastanawiał się też nad tym, czy istnieje nieskończenie wiele bliźniaczych liczb pierwszych, to znaczy takich, które ich wartość liczbowa różni się o dwa. Takie jak 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13. Tego nikt nie wie do dzisiaj. A twierdzenie między dowolną liczbą n, większą od dwóch, a liczbą 2n jest na pewno co najmniej jedna liczba pierwsza. Albo jeszcze inne twierdzenie. Każda liczba parzysta, większa od dwóch, daje się zapisać jako suma dwóch liczb pierwszych. Otóż wszystkie te twierdzenia są proste. W tym sensie, że jestem pewien, że nie ma nikogo takiego na tej, nie sali, tylko na naszym zgromadzeniu, kto by nie zrozumiał, o co chodzi w tych zdaniach, które chyba, że nie chcę zrozumieć. Nie ma takich. A wszystkie są jakby neutralnie, zapomniałem słowa, neutralnie, niewinne. Są niewinne. To proste zdania. Wśród nich są takie, że dowód jest łatwy. Dowód jest możliwy, ale bardzo trudny. Ten dowód, że między n a 2n jest liczba pierwsza, dopiero Czebyszew udowodnił współcześnie. I są takie, których do dzisiaj nikt nie udowodnił. Mimo setek lat prób. Jak to się dzieje? Co to jest matematyka? Że mówimy proste rzeczy i one są albo piekielnie trudne, albo zupełnie łatwe. Dla mnie jest ogromne zdziwienie. I tak samo ja myślę, nie mówię, że wiem, albo że mam wielu kolegów, fizyków, którzy też tak myślą, że tak samo jest z fizyką. Są jakieś rzeczy w naturze, fizycznej naturze, w tym platońskim trójpodziale świat fizykalny, świat idei, świat umysłu. Są w tym świecie fizykalnym są różne rzeczy dotyczące materii, które są oczywiste, jakby zrozumiałe same przez się, a niektóre są piekielnie trudne. To znaczy znamy je doświadczalnie, jest mnóstwo doświadczeń, w mechanice kwantowej zwłaszcza, a zwłaszcza ostatnich doświadczeń w XXI wieku w optyce kwantowej, te doświadczenia dotyczą fotonów splątanych, których nie rozumiemy kompletnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego niektóre twierdzenia dotyczące, czy stwierdzenia dotyczące natury są proste? W tym sensie właśnie, że nawet uczeń szkoły podstawowej udowodni, że istnieje, jak się zasiądzie i zastanowi, nieskończenie wiele liczb pierwszych, a niektóre są potwornie trudne. Ktoś mógłby, przypadek, nie warto się nad tym zastanawiać, ale gdyby Galileusz, jak pomyślał o tym, że wszystkie kule spadają z taką samą prędkością z wieży w Pizie, pomyślał, nie ma się nad czym zastanawiać, przypadek. To jest właśnie to, że to zdziwienie polega na tym, że widzimy coś albo
w naszym racjonalnym myśleniu, to znaczy matematyce i logice, albo widzimy coś w naturze takiego, co dla prawie wszystkich to jest niewarty zastanowienia przypadek, a dla niektórych to jest jakby droga ku sprawom, których dzisiaj nie rozumiemy, a które po latach, i to niekiedy po kilku latach, niekiedy po długim czasie, okazują się fundamentalne dla rozumienia rzeczywistości. I ta zagadkowość wcale nie jest moim zdaniem zagadkowością technologiczną. To znaczy, że są rzeczy z natury skomplikowane, a inne są proste. Ja tu widzę tajemnicę taką, że ani ja nie wiem, jak to wyjaśnić. W ogóle nawet nie próbuję. Nie wiem, proszę Państwa, jak to wyjaśnić, że tak jest, ale widzę, że tak jest i jestem głęboko przekonany, że to jest ważna tajemnica, o której warto myśleć. Dlatego, odpowiadając na pierwsze pytanie, które Pani zadała, Pani doktor, odpowiadam tak. A warto widzieć te dwa porządki jako porządki splątane i że to splątanie tych porządków jest tajemnicą, której dzisiaj nie rozumiemy, ale że jest coś w tym fundamentalnego i być może nigdy nie zrozumiemy, ale to nie szkodzi. A Richard Feynman, jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, często powtarzał, tego nikt nie wie i był z tego. Oczywiście mówiąc tego, nikt nie wie, mówił żaden fizyk tego nie wie. I był z tego dumny, że są rzeczy, których nie wiemy. I tłumaczył, że nie ma niczego złego w tym, że się czegoś nie wie. Wcale nie musimy wiedzieć wszystkiego. Nie musimy być jako bogowie. Nie musimy zrywać tego jabłka. Jakieś rzeczy nie wiemy. To jest tajemnica. I z tą tajemnicą możemy żyć, ale nie możemy odmawiać tej tajemnicy swojego istnienia, fundamentalnego, ważnego i bardzo ciekawego. Uniosłem się, przepraszam. Bardzo dziękuję panu, panie profesorze, za te słowa, choć nie odpowiedział pan na pytanie, które zadałam, ale może będzie na to jeszcze czas, bo pytałam, dlaczego akurat tę tajemnicę, tę zagadkę ma wyjaśnić katolicyzm? Ale tego nikt nie mówi. Przynajmniej ja tego nie mówię. Absolutnie nie. Metafizyczny. To jest właśnie to, co powiedział ksiądz profesor, że tak powiem. On tak nie powiedział, ale ja powiem to samo w innych słowach. Dobrze wychowany człowiek wie, że są różne porządki, których nie należy mieszać, prawda? I to w tym sensie oczywiście nie należy mieszać. W takim, ale tak naprawdę, w tym najgłębszym sensie, no to można jeść ciasto łyżką do zupy, na przykład. Tak, to właśnie czym innym jest otwartość na doświadczenie metafizyczne, czym innym pewien religijny kontekst, powiedziałabym zinstytucjonalizowany, ale ja bardzo bym nie chciała, żebyśmy się znaleźli w sytuacji, w której państwo nie będą mogli wykorzystać obecności tak znakomitych gości. Czasu mamy śmiesznie mało, ale mimo to chciałabym, żeby Państwo, jeżeli ktoś by chciał, mogli zadać jakieś pytanie. Pan, czy mogłabym prosić o przekazanie mikrofonu? Już do Pana idzie ktoś z mikrofonem. To jest ważne, żeby był mikrofon, ponieważ osoby, które oglądają transmisję, nie będą nas słyszały inaczej. Dziękuję bardzo. Pytań mam mnóstwo, ale oczywiście zadam tylko jedno, bo pewnie inni będą. Może tutaj stanę, co? Przepraszam, żeby nie przy kolumnie. Pytanie takie. Czy wyobrażacie sobie panowie sytuację, w której fizyka, no może inna nauka, ale trzymamy się tej fizyki, bo państwo z dziedziny fizyki zajmie się kiedyś pytaniem o naturę zła, dramatu zła. Czyli coś zupełnie dzisiaj abstrakcyjnego, ale kiedyś fizyka zajmowała się innymi tematami, dzisiaj dochodzi gdzieś do jakiejś innych głębi. Czy w ogóle wyobrażacie taką sytuację, że może kiedyś któryś fizyk zada sobie
pytaniu jakiś kosmiczny dramat zła. Można odpowiedzieć? Znaczy ja powiem krótko. Fizyka na pewno nie, bo to nie jest przedmiot. Definicja zła czy dobra to nie jest przedmiot badań fizycznych. Natomiast jeżeli zajrzy pan do ostatniego rozdziału książki profesora Abramowicza, gdzie jest tam znaczna część poświęcona teodycei, to to jest coś bliskiego, aczkolwiek on nie pisze tego jako fizyk, tylko jako człowiek myślący. Jak on nie pisze jako fizyk? No nie pisze jako fizyk, jako profesor roztargniony, jeśli będzie. Dobra, tak. Czy można... profesor Michał Heller. Dobrze, dobrze. Więc odpowiadając na to pytanie, ja bym rozróżnił dwie rzeczy. Zło w sensie moralnym i zło w sensie fizycznym. Zło w sensie fizycznym, no to jest umieranie ludzkiego ciała, gnicie roślin i tak dalej, no to jest jakieś zło. Natomiast zło moralne to jest no właśnie wybór zła, a nie dobra. I tutaj się całkowicie zgadzam, że tutaj fizyka jest bezsilna. Natomiast gdy chodzi o zło fizyczne, no to fizyka to tłumaczy doskonale. Druga zasada termodynamiki. Wszystko, co żyje, musi ulec rozkładowi. Entropia rośnie. Entropia rośnie i to jest zasada zła. Zło moralne często bazuje na złu fizycznym, bo jak ktoś kogoś zabija, popełnia morderstwo, popełnia zbrodnie, zło moralne, to jednak organizm zostaje zabity i to zło fizyczne tutaj działa. Więc gdy chodzi o zło fizyczne, jak najbardziej fizyka ma tutaj coś do powiedzenia. Z belferskiego nawyku powiem Państwu coś o tej entropii. Entropia rośnie i to jest zła wiadomość, każdy o tym wie. Ale też jest dobra wiadomość, za którą Ilja Prigozhin w XX wieku dostał Nagrodę Nobla. Entropia rośnie najwolniej jak można. I dzięki temu żyjemy. Tak, dzięki temu żyjemy. Czyli proszę Państwa, jest pociecha jakaś w tym wszystkim. Jeszcze jedno pytanie nam się zmieści. Proszę bardzo. Kto dostaje? Panowie, musicie tutaj... Kto przejmie mikrofon? Pierwszy, najlepszy. Tak jest. Dziękuję. Ja mam pytanie do księdza profesora. Czy ksiądz się nadal modli o jedną teorię wszystkiego, ogólną teorię wszystkiego? Dziękuję bardzo. Kiedyś przed laty mojej jednej z pierwszych moich książek Spotkania z nauką, tam był na końcu zamieszczony taki wiersz pod tytułem Modlitwa o unitarną teorię pola. No i tam rzeczywiście się modliłem o taką teorię pola, żeby była jeszcze piękniejsza niż równanie Schrödingera i tak dalej. No muszę dzisiaj powiedzieć, że dalej się można modlić o to. Jest wiele prób stworzenia takich teorii. Sam sporo czasu w życiu spędziłem nad pracą w tej dziedzinie. Parę modeli stworzyłem. Jeszcze czasem do tego tematu wracam, ale mam w tej chwili znacznie skromniejsze podejście do rzeczy. Już sądzę, że teorię ostateczną, tą unitarną, jak Einstein ją nazywał, to ktoś kiedyś znajdzie inny, a ja to jakieś przyczynki jeszcze mogę zrobić i bardzo się cieszę, gdy mi się tam jakiś kroczek mały uda, głównie w dziedzinie fizyki matematycznej, coś tam lepiej i ładniej zadziała. Sądzę, że taka ostateczna teoria istnieje, bo świat istnieje, a w świecie działa i teoria kwantów, i mechanika kwantowa, i teoria względności ogólna. Także świat działa zgodnie z taką teorią, tylko żebyśmy ją odkryli. Nie musimy, może się nam to w ogóle nigdy nie udać. Możliwe, że nam potrzeba będzie takich wielkich energii, żeby taką teorię sprawić, że ich nigdy nie osiągniemy. Ale w świecie platońskim ona jest. Pan profesor Abramowicz. Ja poprosiłem panią doktor, żeby pozwoliła mi zacytować krótki wierszyk. I ten wierszyk, Olgo, się również nadaje do twojego empuzjonu, a właśnie nie do twojego empuzjonu, ale do tej listy mizoginistycznych panów, takich jak Darwin i Szekspir, napisany przez kobietę. Ten wierszyk jest. I on jest taki.
pewna piękna blondynka z Poznania przed poznaniem fizyki się wzbrania. Na dźwięk słowa fizyka umysł się jej zamyka, zatrzaskując od przeładowania. To jest, musi robić brulion BBB. Rany. Dobrze, to jeszcze widzę, jest bardzo potrzeba duża jednego pytania, nie mogę się nie zgodzić. Nic nie słyszymy. Już teraz chyba jest okej. Okay. Dobrze. Ja mam takie pytanie, bo tutaj panowie dyskutują jednak z takiego podejścia eurocentrycznego, czy w ogóle no takiej też backgroundu judeo-chrześcijańskiego. Ale przecież teraz na przykład najwięcej fizyków to są Hindusi i Chińczycy, prawda? I teraz czy to, że my mamy, czy panowie mają takie, no, background, czy to nie ogranicza po prostu jest jednak tych podejścia do fizyki i tak dalej, bo Chińczycy czy Hindusi są świetnymi na przykład matematykami, a oni nie mają tych ograniczeń judeochrześcijańskich i platońskich po prostu. I oni teraz chyba tworzą tą fizykę. Na przykład to by było ciekawie, gdybyśmy mieli jednego profesora Chińczyka i profesora Hindusa, co oni by właśnie na ten temat powiedzieli. Nie odpowiedź, ponieważ... Teraz jest awantura mała, tutaj zdradzam kuluary. O, kto odpowie? Profesor Ludwik Turko, pierwszy chwycił mikrofon, proszę bardzo. Ja pracuję w międzynarodowych zespołach badawczych, gdzie są ludzie wszelkich ras, religii i to. Natomiast jeżeli chodzi, jako fizyk pracuję w międzynarodowych zespołach badawczych i to absolutnie są rzeczy nie mieszające się, więc zero wpływu. To, że ktoś wyrósł w backgroundzie kultury azjatyckiej czy chińskiej, nie ma żadnego wpływu na jego działalność jako fizyka. Oczywiście jak pisze pracę, to może inaczej wyrażać pewne rzeczy, ale to są pewne takie kulturowe nawyki, ale nie mające nic wspólnego z istotą badań fizycznych. Jeszcze raz powtarzam, w momencie jak się miesza te dwa porządki, zatraca się rozsądność używania, to wtedy dochodzi do kłopotów, ale normalnie nie. No bo to na pewno język, nie w fizyce. To jest język uniwersalny, który pozwala pewne granice przekroczyć. Tak bardzo trywializując, jeśli ktoś chce zbudować most, to musi się nauczyć mechaniki, którą stworzył Newton, niezależnie od tego, czy jest Chińczykiem, czy Japończykiem, czy chce wysadzić most na Ukrainie, to po prostu tak jest w nauce. Ja chciałem dodać do tego, bo to jest w mojej książce i tak jest w katolicyzmie, który jest powszechny. Mówimy święty Kościół powszechny. A nie jest ważne, jak święty Paweł w jednym z listów do Galatów pisał, czy ktoś jest Żydem, poganinem, Grekiem, mężem czy niewiastą. Wszyscy jesteśmy jedni w Chrystusie Jezusie. To jest dokładnie ten sam uniwersalizm. Znaczy, nie dokładnie ten sam uniwersalizm, ale ta sama intuicja. A w tym liście do Galatów, co powiedział profesor Turko, jak obecnie tworzymy fizykę, uniwersalizm. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest Żyd, poganin, obrzezany czy nieobrzezany. Fizyka jest jedna, ludzka kondycja, ponieważ ludzka kondycja jest jedna. To o tym też mówił Marian Turski bardzo pięknie, mieszając porządki w tym sensie, że antysemityzm widział jako takie same zło, to właśnie fundamentalne niezrozumienie jedności ludzkiej kondycji. Ludzka kondycja jest jedna, fizyka jest jedna. I tak naprawdę, teraz palnę coś, że tak powiem, w rozmowie, nieprzemyślane, pewnie też i religia jest jedna, tylko my o tym nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale wielu, przynajmniej w katolicyzmie, religijnych przywódców zapraszało do stolicy Piotrowej przedstawicieli ważnych innych religii. W fizyce, jeszcze raz to Turko powiedział,
Absolutnie nie miała żadnego, najmniejszego cienia znaczenia. Chińczycy nie robią innej fizyki niż Amerykanie. Zresztą ogromny procent tych Amerykanów, którzy robią fizykę, to są Chińczycy. Ostatnie słowa, tak, księże profesorze. Chcę dodać jeszcze jedno słowo na temat uniwersalizmu. Jeszcze dalej niż Marek tutaj powiedział. Dzisiaj nie poruszyliśmy jednego tematu takiego twardego, który zawsze się pojawia. Czy istnieją inne cywilizacje na świecie? W kosmosie. Mhm. Nie będę wchodził w ten temat, ale no, od dawna już przygotowują się różni i fanatycy, i rzeczywiście myśliciele na ewentualne spotkanie, czy jak wysyłamy jakąś kapsułę w kosmos, czy tam jakieś informacje o sobie. Jakie informacje my kodujemy, żeby oni mogli odczytać? Matematykę i fizykę, bo jeżeli gdzieś są inteligentni na kosmosie, to mają taką samą matematykę, wyrażoną może innymi symbolami i tak dalej, ale taką samą i taką samą fizykę. I jeśli się kiedyś porozumiemy, to będzie punkt wspólny. I to jest pogląd platoński właśnie, że to istnieje niezależnie od tego, ta fizyka i matematyka, czy ją badamy, czy nie. Dlatego kosmici muszą mieć koniecznie, tak myślimy. I jeżeli chcą nam coś przesłać, to 21 centymetrów wodoroby. Dobrze. To jest w takim razie, to będzie puenta. Nie wiem, dlaczego przypomniało mi się to, co Immanuel Kant pisał o tym, że istnieje życie pozaziemskie, im dalej od Ziemi, tym bardziej inteligentne, więc to nie jest problem z tym, czy oni nas zrozumieją, czy na Ziemi istnieje życie inteligentne. No właśnie, to też jest kwestia kolejna. Bardzo dziękuję. Muszę skończyć tę rozmowę. Zapraszam Państwa do Żółtego Namiotu, gdzie panowie profesorowie na chwilę zasiądą. Ksiądz profesor Michał Heller, ksiądz profesor Marek Abramowicz i profesor Ludwik Turko. Dziękujemy Państwu bardzo.